Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie, gramy w Strategic Command World War II in the Europe, część druga. No i co? 26 kwiecień, Barbarossa za pasem. Niemcy, jak widać, już tutaj zbierają się powoli. My jakąś tam obronę ustawiliśmy i czekamy. I zobaczymy, co dalej. No ale standardowo, jak zwykle, zaczynamy od działań na morzu. Szukamy naszych kochanych łodzi podwodnych, które gdzieś nam tutaj buszowały. Sprawdzamy nasze szlaki. Tutaj szykuje się wyprawa na Morze Śródziemne. Ale to później. Teraz tak, tu mamy rajderów ustawionych. Dobra. No to pobawimy się teraz na Morzu Śródziemnym. Nie ma śladu na razie Włochów tutaj w tym rejonie. No i dobra, spróbujemy trochę poostrzeliwać niemiaszków. Tu nam to nic nie dało, czy nam dano. Czy coś nam to tutaj da? Przywaliliśmy w gazale po prostu. Dobra. Tu możemy trochę poniszczyć im dywizję pancerną. Czy my tego chcemy? Zobaczymy. Na razie przesuniemy nasze lotnictwo, aby chroniło nasze wojska. Tego niestety nie możemy upgrade'ować. Więc przesłonimy je tutaj, może w przyszłej turze. Łódź podwodną schowamy do portu. No i zobaczymy. Tutaj zrobimy tak. Walimy im w miasta i obniżamy wartość supply, które produkuje to miasto. Mam nadzieję, że nam to coś da. Słuchajcie, raz kozi śmierć, lejemy ich. Tylko czy tu, czy tu? Strasznie mi brakuje tutaj bombowców, a jeszcze was przytargamy do port side. Zobaczymy, czy wtedy będziemy mogli was upgrade'ować. Dobra, zobaczymy. Zostawimy, nie będziemy nic robić na razie. Myślę, że w następnej turze, znaczy w swojej turze odskoczą, żeby się naprawić. My się też naprawimy tutaj, także nie będzie chyba źle. Ale żeby przejść do kontrataku, ja tu potrzebuję co najmniej jednego dywizjonu bombowego. I za chwilę będę go miał w następnej turze.
No, za dwie tury, bo jeszcze go upgrade'ujemy troszeczkę. Więc dobra. Teraz tak. Upgrade'ujemy sobie nasze okręty. Tak jak mówiłem, marynarka włoska jest dosyć silna i żeby się jej przeciwstawić, czy my to potrzebujemy? Nie potrzebujemy. Nie wiem, czemu ten znacznik. Chociaż nie, już w miarę dobrze wyglądają. Słuchajcie, mogą wracać. Mogą wracać, a wy do portów, wy na prawa, na prawa. Wy na Morze Śródziemne. Wy do upgrade'owania. Dobra. Was by się przydało też naprawić. Ale to w następnej turze najwyżej. Tu mamy zrobione. Tu mamy zrobione. Tu mamy połapane. Bolszewicy już 32%. Dobra. Bertole. Nie stać nas. Amerykanie. Nie stać nas. Chyba, że sobie upgrade'ujemy później. Dobra, stawiamy armię. I weźmiemy sobie jeszcze. Wrzucimy. Amerykanom wrzucimy to. Dobra, to będzie komplet. Jeszcze w dyplomacji wrzucimy na Turcję. Dobra, jak widzimy, tutaj mamy myśliwce niemieckie, poziom pierwszy. Nasze są poziom drugi, więc mam nadzieję, że w powietrzu będziemy znacznie lepiej wyglądać. Dobra. Czy już wszystko porobiliśmy? Chyba wszystko. Upgrade'ujemy sobie jeszcze ten korpus. No i dobra. I zobaczymy, co dalej. Niemcy świętują zdobycie Jugosławii.
Znowu atak łodzi podwodnych. Turcja w kierunku aliantów o 11% się przesunęła. Etiopczycy podziałali swoje. Lekka zadymka na pustyni. No i co niemiaszki na to? Co na to Afrika Korps? Co na to pan Rommel? Odskoczyć nie odskoczyli, ale się naprawili. Dla nas to w sumie dobrze, bo nie będzie ataku w tej turze. Niemiecki niszczyciel się natknął. O kurczę, wiecie co, zapomniałem o tym pancerniku. To jest właśnie tak, jak się nie da, bardzo dużo. Trochę nasze czołgi pocierpiały. Ale nic to, wytrwaliśmy. Ciekawe, do jakiego poziomu będziemy to uzupełnić. Chyba czas na misję dla kapitana Nemo, żeby znalazł ten pancernik niemiecki. I będziemy musieli go zatopić. Powstała Chorwacja. Dołączyła do państw osi. No, okej. Rudolf Hess, historię chyba każdy zna. Rudolfa Hessa, tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, po co tam poleciał. Jest wiele teorii. Mi się wydaje, że najbliższe prawdy jest to, że Niemcy chciały wynegocjować pokój z Wielką Brytanią. No dobra. To lecimy dalej. Teraz tak, wy do portu naprawicie się w przyszłej turze, wy wciśniecie tędy. Wy na patrolu tutaj. Najpierw Nemo. Thank you.
Dobra, znaleźliśmy niszczyciela, ale nie niszczyciela szukamy. Wy uciekajcie tu. Myślę, że na niszczyciel wystarczy ciebie. Tak. Nic tu nie znaleźliśmy, więc czatujemy dalej. Morze Śródziemne. Korci mnie, żeby ich załadować i chyba tak zrobimy. Walczymy sobie w Afryce. A może jeszcze was? Dobra. Upgrade'ujemy, ale to na końcu, bo teraz zajmiemy się Afryką. Ile was mogę naprawić? Do 8. Was na maksa. Czy my chcemy wydać wszystko? Nie, nie chcemy. Zostawimy sobie jakąś rezerwę, bo chcielibyśmy upgrade'ować tych i upgrade'ować tych. Dobra. Chcę coś sprawdzić. No właśnie, Ground Attack Weapons to jest do bombowców taktycznych. Mamy je na niestety zerowym poziomie. I to jest nasz wielki błąd. Od razu Amerykanom, nie, nawet Amerykanom tego nie wrzucimy. To trzeba będzie poprawić. I to jak najszybciej. Dobra, w Bolszewi tu nic nie pomyślimy teraz, nic nie porobimy, ewentualnie możemy. Tutaj mamy rzekę, tu mamy ten, to teraz sobie staniemy.
tu i zbudujemy fortyfikację w ten sposób. Będziemy bronić tej bramy smoleńskiej, która jest wstępem do szturmu na Moskwę. Nic tu więcej nie wymyślimy na chwilę obecną. No dobra, maj się kończy. Sytuacja na kanale La Manche i na Morzu Północnym wydaje się opanowana. Na Atlantyku raczej też nam nic nie grozi. W Afryce jakoś się trzymamy. Mam nadzieję, że moje czołgi przetrwają. Bardzo niskie morale. Ty. Ale musicie wytrzymać, kochani. Uzupełnienia płyną. Postrzelaliśmy sobie. Włoskiej floty nie widać na razie. I tyle. Lecimy dalej z następną turą. Strajki we Francji. Na szczęście to nie nasz problem. Sowieci już mają 44% mobilizacji przemysłu, także już idzie ładnie w górę to wszystko. No i się zaczęło, i to nawet szybciej niż normalnie. I to nawet szybciej niż normalnie. No to się zaczyna jazda. No to się zaczyna jazda. Strzał do bruku. Szalejący pancernik. Thank you.
Tu się tak łatwo nie przebijecie. Liczę na to, że uda mi się wycofać chociaż część tych wojsk. A niestety będzie to bardzo trudne. No cóż, Barbarossa rozpoczęła się niezgodnie z planem, bo rozpoczęła się o wiele wcześniej. I to powoduje, że do zimy mamy dalej. Afrika Korps dostaje uzupełnienia. Zamieszki. Hiszpanii, nacjonalistów. Cesarz Kaiser II. Wilhelm II, przepraszam, cesarz Wilhelm II umiera na wygnaniu w Holandii.
wywiad donosi o włoskiej armii. Przemówienie Mołotowa, tak? Nie, to jest przemówienie Stalina. Słuchajcie, Mołotow przemawiał w pierwszym dniu wojny, a Stalin po tygodniu. Także tego wiecie i rozumiecie, bracia rodacy i tak dalej. Ukrainę ewakuujemy z maszyny, fabryki i tak dalej. Oczywiście, że ewakuujemy. Ukrainy za nic nie utrzymamy. Nie ma szans. Nie ma na to najmniejszych szans. No, możemy teraz od tej chwili budować, powoływać armie uderzeniowe. Dostaliśmy korpusik i rzucamy go na najbardziej, moim zdaniem, zagrożony kierunek. Chyba że, słuchajcie, rzucimy go tu najpierw. W drodze na Leningrad. Dobra, Barbarossa wystartowała, ale my nie możemy sobie pozwolić na rozluźnienie. Trzymamy się schematu. Aczkolwiek, słuchajcie, no, pojawiła nam się tutaj łódź podwodna, którą musimy natychmiast zatopić, bo jest na szlaku. Jest na naszym szlaku. Nie sięgniecie, ale pech. Trudno. O, kogo my tu mamy? Tirpitza. Tak, myślałem, że to Tirpitz. Tirpitz, przepraszam. Tirpitz chyba powinno mówić. Dobra, ale my tutaj ciśniemy, ile fabryka dała. Dobra, panie Tirpitz. Zaczniemy od kapitana Nemo. Poprawimy książę Yorku. A sprawę załatwi Nelson. No i robota zrobiona. Dobra. Robota zrobiona. My tymczasem... Najpierw zobaczymy. Idzie transport. Was też rzucimy tutaj.
No i dobra, Afrika Korps. Zobacz, mają gotowość 81% i morale 68%. No i obniżyło. Ostrzał na coś się przydał, słuchajcie, bo zjechaliśmy ich trochę. No i teraz to już jakoś wygląda. Teraz to już jakoś wygląda. I moglibyśmy tu wprowadzić czołgi, ale boję się, że nie przeżyłyby następnej tury. Dlatego my tu zrobimy. Czy możemy? Nie możemy. Zrobimy w ten sposób. Nie podpalajmy się, słuchajcie. Jaki wy macie zasięg? Słuchajcie. 8, eskorty 10, przechwytu 7. 2, 3, 4, 5. Dobra. Jesteście w stanie przykryć tutaj nasze jednostki. A co tam? Dodamy obronę przeciwlotniczą w Tobruku. Okej, to mamy temat załatwiony. Słuchajcie. Teraz tak. Wy jesteście już upgrade'owani. Research, gdzie to było to? To musimy odpalić i teraz możemy dopiero robić resztę. Naprawimy ciebie. Ciebie upgrade'ujemy. Naprawimy ciebie. Musimy pilnować właśnie się jeszcze przed tymi okrętami podwodnymi, bo do portu. Ty też już na naprawę, dobra. Tu mamy chyba wszystko porobione. Jeszcze Kanadyjczyka naprawimy. Dobra, Grecja. Niestety nie ucieknę już. Jedyne co mogę, to się wycofać do Salonik. Bardzo ważną rzeczą jest, wydaje mi się, żeby mi się udało uciec z tą armią. Zrobimy tak.
ci już są straceni. Dobrze by było, jakby mi się tą armią udało dojść do Aten i bronić Aten. To by przynajmniej spowolniło może o jedną turę niemieckie postępy. I słuchajcie, teraz tak. Barbarossa. Lekkie czołgi. Można upgrade'ować. Dobra. Zaczniemy tak. Co może nawiać, to nawiewa. Co może nawiać, to nawiewa. Wy niestety jesteście odcięci. Także miło mi było was poznać. Niestety ciąg nie wsadzę. Błąd. Odcięty. No niestety. Nie zauważyłem. Zmechanizowany korpus. Szkoda, szkoda będzie je tracić, ale... Ale niestety stracę, je są odcięte. Jedyne co mogę, to uciec z tymi lekkimi czołgami z Żytomierza. Teraz tak. Może zrobimy inaczej. W ten sposób. Będzie szybciej, a na pewno musimy to zrobić. Dobra, co my tu mamy? Woroszyłowa. Kliment Woroszyłów. Pociąg pancerny. Korpus, dobra. Dobra, zobaczymy ile w tej turze dostaniemy MP dla Rosjan. Mam nadzieję na jakiś już, poważny strzał. Co możemy kupić Amerykanom? Czy coś potrzebujemy takiego? No najchętniej zrobiłbym armię, żeby ją wysadzić, zdesantować później. No, ale na to musimy troszeczkę pozbierać jeszcze kasy, także tu poczekamy. Bolszewicy. Myślę, że jeszcze możemy kupić korpus. I tak zrobimy. Jak tam wygląda tutaj jeszcze? Zobaczmy to.
No nie wygląda. Mało tego strasznie. Dobra. Generalnie oddajemy za darmo całą Europę Środkową. Spróbujemy się bronić na tej linii. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, no, sytuacja się rozwija dosyć dynamicznie. Dla nas najważniejsze jest teraz bronić Rosji, bronić Moskwy, Leningradu. Dodatkowo utrzymać się tutaj w Afryce. Utrzymać się w Afryce, doprowadzić do tego, żeby te wzmocnienia tutaj udało się wyrzucić. W Aleksandrii, a może w Tobruku, zobaczymy. Cały czas się boję zabrać stąd ten korpus, bo nie wiem, jak tutaj, czy nie będzie jakiegoś powstania, czy czegoś takiego. Jakieś wiosny ludów arabskich. No nic, w następnej turze spróbujemy zacząć jakieś tam bombardowania. Może przejdziemy do jakiegoś kontrataku, tylko tak jak mówię, no brakuje nam troszeczkę jednostek. Chciałbym też ich podciągnąć do dziesiątki co najmniej, żeby nie być zniszczonym. Tutaj mamy brygadę przeciwpancerną, brygadę rozpoznania. Mogą próbować mnie obejść, ale myślę, że nie dadzą rady. Mamy tutaj korpus, który nam tutaj wypełni tą lukę w razie czego. I tyle, słuchajcie. Chyba to koniec tej tury będzie. Zobaczmy, czy na pewno mamy wszystko zrobione. Wydaje mi się, że tak. No dobra, to co? Jedziemy, koniec tury i zobaczymy, co się wydarzy dalej. No dobra, robimy jakieś tam wsparcie dla ruchów partyzanckich w Europie. Trochę nas to zakosztuje, no ale nic to. Może się przyda. No tak, Stany Zjednoczone zaczynają wysyłać pomoc do ZSRR. Pełna mobilizacja. I za Rodinu, za Stalina. No powiem wam, rozgrywka nabiera tempa. Powiem wam też, że czuć tutaj, jakby się zawiadywało całym sojuszem, wszystkimi aliantami. Fajne wrażenie, fajnie zrobione to. No, też podoba mi się, że w maju wystartowali Niemcy na Rosję, że taka tutaj nastąpiła zobaczmy 734 MPP 72 z Wielkiej Brytanii 250 mobilizacja, ale to jest jednorazowy strzał, ale generalnie 412 co turę i to podejrzewam będzie rosnąć. Słuchajcie, 734 MPB na turę. To jest po prostu miazga. Czy tego potwora w ogóle uda się pokonać, jak będziemy grać z Niemcami? No to ciekawe jest. Na razie musimy się obronić. A potem zagramy. No, niemieszkami i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie, słuchajcie, nie jest źle. Gra, kurczę, wzbudza emocje, przyznam szczerze. Morale Greków, no, upadło. Wiadomo.
Niemiecka łódź podwodna próbuje się wyrwać. Włoska marynarka się objawiła, słuchajcie. Dwa niszczyciele, dwa pancerniki, przepraszam, dwa krążowniki. No i przybyła druga dywizja pancerna w Afryce. To o wiele bardziej doświadczona i silniejsza. Chyba nam się zaczyna kryzys w Afryce. Kocioł pod Lwowem jest domykany. Czy się domknie? Zobaczymy. No, oberwaliśmy trochę w Tobruku. Nie w tą stronę, no.
No więc tak, mamy tu Barbarossę w pełnej krasie już. Działania w Afryce też przybrały na sile. Pojawiła nam się włoska marynarka. Będzie co robić. Będzie co robić w następnej turze. Dużo się działo, słuchajcie. Gra nabiera rozpędu. Von Rundstedt, wiadomo, Grupa Armii Południe. No i co? NKWD musimy, że tak powiem, powołać przy jednostkach, żeby morale naszych oddziałów wzrosło, żeby nam się nie poddawali za łatwo. No niestety brutalna to będzie wojna. Rozkaz 270. Ani kroków wstecz. Odczytany żołnierzom, także towarzysze za ojczyznę. Słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Jak widzicie, następna tura już będziemy mieli naprawdę sporo do roboty. Mamy w tym momencie kilka frontów. Rosja. No, potraktujmy na razie jako jeden front. Grecja. Afryka Północna. Morze Północne. Chociaż tu na razie spokój. No i Atlantyk. Bardziej w sensie takim, żeby dowieść teraz te oddziały do portów, rozładować. Aczkolwiek, no jak widzimy, tutaj dosyć silna ekipa. Dobrze by było się spróbować na nią zasadzić i potopić te okręty, żeby tutaj już spokojnie można sobie pływać. Ale to wszystko zrobimy już w następnym odcinku. Za ten odcinek dziękuję. I do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, pa.